Siema, tu Majki, witam Was. Farming Simulator 2017 w serii Górale V5. Dzisiaj mamy 14 odcinek. Na tym odcinku zajmiemy się, jak widzicie, ciągnik John Deere z podłączonym siewnikiem Kevelent. Zajmiemy się sianiem nowego pola, numer, już wam mówię, number 70. Dzisiaj zasiemy sobie soję, bo jest najdroższa cena na nią. Więc lecimy, nie? Pole jest od razu, kurwa, zajebaliśmy znowuż. To za dużo ogrodzeń. By musiał sprzedać na, by musiał je wymontować i na wino sprzedać. Więc pole jest od razu koło farmy. Takie małe pole, chyba powinniśmy się wyrobić w odcineczku. No i lecimy. Myślę sobie, żeby sprzedać fenda, dołożyć trochę po następnych jakichś żniwach i kupić sobie nowy ciągnik Deutza. Też taka stara maszyna, nie? Ale no chociażby był nowy ciągnik, bo by się nie nudziło, nie? Na odcinku, nie? Może to pewnie są te odcinki do znudzenia, podejrzewam. Kurwa, nie włączyliśmy siewnika. Ja jednak amator to amator, nie? Lecimy z poprzecinaczkami. A myślimy sobie nad ciągnikiem. Widzicie tych ciągników? Jeszcze trochę tego Deutza. 38 tysięcy. A nasz jest warty ile? Za naszego byśmy sprzed dostali ile? 43. Plus instalacja jeszcze koparki, no to może byśmy na to samo wyszli. John Deere'a nie sprzedamy za dobry sprzęt. To lecimy. Sobie. Lecimy, lecimy, lecimy. Nie ma czasu. Może w tym dzisiejszym odcinku zajmiemy się tym nowym ciągnikiem. Ten fend to już też kurwa zbrzydł. Gdybyśmy mieli zielony ten traktor, do czwartek też by był zielony. No i była baliunia jak tak. Baja. To lecimy sobie. Śliczny zestaw, śliczny. No i myślę, że w tym odcinku, albo może w jakimś innym, wziąć jakiś, nie, może nie w tym, ale w przyszłości myślę, że wziąć jakiś kredyt, chociaż, albo jakąś dotację wyczarować na krówki, nie? Ale do krów to byśmy musieli mieć dużo kasy, kosiarka jakaś tam podstawowa. Jakiś tam nawet paszowóz, jakaś przyczepa samozbierająca, jakaś zgrabiarka, jakaś przetrząsarka, jakaś praska, no to trzeba by musiał gruby hajs, nie? Jeszcze krowy kupić, nie?
Ale za mleko byśmy dużo kasy zarabiali. To dopiero było grube hajsy. Piękny zestaw. Fajnie by się nam nasiona skończyły, to byśmy mogli siać sobie, uzupełnić się łychą, nie? Ale lecą pomału, jakby nie mogły, to chyba dobrze. Szybka bestia, opuszczamy i lecimy. Jest gitara. O, jaki wyświetlacz, ciekawy czy na nim ty leci, YouTubeni. Pociąg jedzie z daleka, ale zapierdala. Widzę, modyfikacja działa, zajebista jest. Chociaż jakaś realizmu daje. Kurwa, 6 minut jeszcze. Nie no, to w krótszym czasie będzie ten odcinek. To może pojedziemy na sklep, wyczarujemy coś i kupimy ten ciągnik. Jednak. Ten Dodge War bardziej mi się podoba niż ten kurwa stary śmierdzący Fendt. Które musimy mieć ciągnik do ładowania nawet. Nawozów, nie? O wiele jest ciszej w kabinie, więc będziemy robili to w kabinie. No i prawie... Ej, być może podniósł to, kurwa, dziadzie. Co za dziad. Tutaj niedosiane. Akurat soje tu mamy. Headerem od ciągnika to zbierzemy sobie.
już to idzie. Nie jest tak źle. Poprzedni odcinek wam wrzucam. Jak się nie mylę. Zależnictwo naczynika. Taka gruba akcja była. Minut odcinka, to i tak musimy coś kurwa wykombinować, bo ten odcinek będzie za krótki, nie? No to może pojedziemy po nowy nabytek, może w następnym odcinku wywalimy jakiś nowy z tym nowym nabytkiem. Dobra, pytanie, może bym włączył siewnik? Fajnie by było, nie? Opuścić. Zapierdalam tym ciągnikiem z siewnikiem, w ogóle włączony siewnik i wtedy, że nie sieje, nie? Się dziwię. W topa roku normalnie. Ten John Deere fajny, kurwa. Gdzieś go jakąś R-ką zastąpię. A może zobaczy jeszcze inny ciągnik, kurwa? O takiej samej mocy jak ten Fendt i może inne marki. Kurwa, zobaczymy co mi tam na sklepie zaoferują, powiedzmy. Może coś po promocji będzie. Na razie musimy skończyć to pole. I pojedziemy, a. Został nam nasion, no to wystarczy. Jeszcze z jedno pole pierdolim z tego. A jeszcze mamy jeszcze jedno pole do zasiania, tam gdzie był słonecznik. Jeszcze jedno pole po pszenicy, nie? Kurwa, mamy tego trochę do roboty jeszcze. Mniej opierdalania, więcej robienia. Czyli jak widzicie, pale, ja bym powiedzieć, roboty jest dużo, nie do przerobienia. Jedziemy. Podniesiemy te badziewie. Ślicznie. 34%. Jeszcze poprzeczniaczki. I praca skończona. Nagrywa się. Jest gitara. Mamy 14 minut odcineczka. Ale może bym wolał jakąś, wiecie, tam dotację dla rolników młodych. Unia dokłada i może byśmy dotację wzięli na jakąś rozbudowę obory albo na jakąś tam zakup bydła. Taka dotacja jest. Zawsze można było już te sianokosy zrobić na tej łące ładnej. Kurwa, trawę mamy, a nie możemy sianokosów zrobić. To jest najśmieszniejsze. Albo jakąś kosiarkę kupić, z przodu do tyłu. Jakąś czepę znowu zbierające w miarę tanią. A tego sprzętu trochę mamy.
Przyjemy. Ostatni przejazd tuż. Jeszcze poprawimy tam. Będziemy wracali. I poprzeczniaczki. Poprzeczniaczki. No bajunia już nawet nie jeżdży po słupach. Poprzeczniaczki. Teraz już wyczucia chyba. Bajunia. Ale muszę w czymś tym odcinku rzucić, bo to odcinek niczym nie rzucone w odcinku to nie jest odcinek udany. Bajunia, teraz jedziemy jeszcze tu. Tu podnosimy bedle i śmigały. Ale zostawiłem kurwa poprzeczniak duży, ja pierdolę te. Miał być trochę mniejszy zostawiony. Ale ujebany brudny ciągnik, no nie wierzę, kurwa, jak to z tymi odcineczkami. Fajnie, no znowu kamień. Ciekawe, czemu tym kamieniem rzucić. Czy to jest jakaś rzecz normalna, czy coś statycznego na tej mapie. Ale będę musiał sprawdzić to. Jak skończymy sianie, nie? A może nie, bo już musimy ciągnik chać kupić. Już musimy porównać sobie moce tych ciągników, czy się płacę jeszcze tego sprzedać, tamtego kupić, nie? Dobra. Kurwa, zawiodłem się, nie można kamieniem rzucić. To chuj. Dobra, wyłączamy. Zjazd na farma. Na pełnej piździe, powiedzmy. Zobaczcie, kłano ubory. O kurwa, jakie ślady. Ja pierdolę. Ale to jest kurwa najlepsze. Jebs, kurwa. Po chuj mnie ta taczka, dobra. Drzwi by mnie zabiły. Dobra, nieważne, kurwa. Gdzie jest fędzik? Gdzie jest fęd? Gdzie jest fęd? Tu jesteś. Może do czwara? Kupimy, zobaczymy. Zobaczymy, co mi zaproponujemy. Zaproponują wielkiemu Bambrowi. Lecimy, lecimy. Może jakiś obciążnik starczy do tego? Chociaż trochę sezonów był, ten ciągnik 12 odcinków.
Żal będzie, ale zobaczymy jak to mocą wyjdzie też. Ale co się nie robi dla was, żeby wam ta seria się nie nudziła, nie? Złaś paniusia z pasów. Kurwa, ta przyczepa jeszcze nie oddana, jo? Kurwa, nie mogę oddać przyczepy, nie? Nie mogę przyczepy oddać od Bel, czajcie, i na sklep i ta przyczepa cały czas mi wynajęcie liczy, nie? Dobra, zobaczymy, co oni mogą tu robić. Zaproponować. Za bzdurę, dobra. Wartość 52, sprzedaj. Uaj, sprzedaliśmy. Będzie mi żal, ale mamy 76 tysięcy, kurwa, pilot spadł, no ja pierdolę, a się zległem. I co my tu mamy z ciągników? Nie, nie, no chyba byśmy mogli tutaj kupić. Drogo, drogo. A może tę piątkę kupimy, co? Jak sądzicie? Ta piąteczka też jest fajna. 134, to 4, 110, ja pierdolę. 54, skąd oni te ceny mają? Chyba z księżyca się urwali. O, te czwórka, 72. To jednak chyba nam zostanie kupić. O, jest, 38. Ile to ma mocy w ogóle? 88 i 120. 88 i 120, a nasz Szwedzik miał 88. A, więcej mocy ma. No to bierzę go, kurwa, wybierz. Kuparka tak. Ile mi zostanie hajsu? 39. O kurwa. Jeszcze może zaszajemy i obciążnik kupimy do niego. I obciążnik, czekaj. Obciążniki. Nie no, ten 300, dobra. Kup. Jeszcze zobaczymy. Kosiarkę, co jakąś? Kuma nie. Nie, kosiarki nie są drogie, byśmy mogli kupić nawet tom za 9. Do tego kupić jakąś przestrzą sarkę, nawet kupić 11, tą za 7, do tego kupić jakąś zgrabiarkę, na przykład tą za 9 i kupić jakąś prasę, jo? Prasę byśmy mogli sobie kupić tą, klasa. I zwierzęta, kupić byśmy mogli sobie kupić... Kurwa, poszło wozy, jakie drugie. No nie, poszło wóz nie. Ja, i tak musimy wziąć kredyt, ale widzicie, jakie byśmy mogli mieć maszyny na serię do hodowli krówek, nie? Więc zawijamy nowy ciągnik. Zobaczymy jeszcze rozsiewacz nawozu. Może byśmy tu małą pipitkę naszą sprzedali. Ile on kosztuje? 6300. Ten jest za drogi. Ten jest za dychę. Kurwa, a my mamy za ile? My mamy rozsiewacz nawozu za 4600. Nie, na razie chyba dam sobie spokój. Lecimy.
No, no kurwa, już patrzcie, patrzcie. Jaki progres. Patrzcie, podwójne koła, nie? Drzwi otwierane nawet. Jaki, patrzcie, zobaczcie, jaka burżuazja. Zamknij szyba, no bajunia. Co? O kurwa, jaki on głośny. Ja pierdolę. No to będziemy musieli grę ściszyć pod tym ciągnikiem. No ale jaki fajny zdełcik. Dobra, lecimy. Zjeżdżamy na farmę. Bierzemy tą jakąś ładę. Kurwa, jest moc. Jest moc. Słychać. Dobra, dzięki za oglądanie odcinka. Subujcie, komentujcie.